każda druga sobota lipca to w naszej parafii, parafii Matki Bożej Anielskiej w Lipsku, spotkanie diecezjalne teściowych. Jest to doroczny odpust poświęcony błogosławionej Marianie Biernackiej, która jest patronką teściowych. A w tym roku nie tylko teściowe, synowe, zięciowie gromadzą się, można powiedzieć, całymi rodzinami tutaj u nas w Lipsku, ale także i koła gospodyń wiejskich z diecezji ełckiej, którym właśnie patronuje błogosławiona Marianna Biernacka. I w tym roku dokonane zostało zawierzenie kół gospodyń wiejskich Matce Bożej i świętemu Józefowi. Uroczystej mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Jerzy Mazur, pasterz diecezji ełckiej. Na przybyłych gości czeka wiele atrakcji, bo będą te występy zespołów folklorystycznych, występy kół gospodyń wiejskich, czyli śpiewy, zabawa wspólna, ale także poczęstunek, agapa, a dla dzieci atrakcje, od dmuchańców po wspólne zabawy, nawet z malowaniem twarzy. Dlaczego Marianna Biernacka jest patronką teściowych? Decyzja była jedna, bo 1943 rok, 1 lipca, aresztowano wtedy jej syna i synową w stanie błogosławionym, a ona upada do nóg Niemcom i prosi, aby oni zostawili synową, która spodziewa się dziecka, a ona pójdzie za nią. I tak 2 tygodnie po odsiedzeniu w więzieniu w Grodnie zostaje rozstrzelana na wałach w Naumowiczach. To niezwykłe oddanie życia prostej kobiety zostało dostrzeżone najpierw przez mieszkańców Lipska i Marianie Biernackiej ufundowano pomnik. Przecież wtedy zginęło 50 innych. Ją wybrano, bo ten czyn był niesamowity. Oddać życie. Mogła milczeć, mogła siedzieć cicho, mogła pójść za syna na śmierć. Ona jednak oddaje życie za synową. Ja pójdę za nią. W 1999 roku święty Jan Paweł II wynosi ją do godności błogosławionych w gronie 108 męczenników II wojny światowej. Każdego roku będziemy zapraszać na te uroczystości całymi rodzinami, bo Marianna Biernacka to nie tylko patronka teściowych czy kół gospodyń wiejskich. Nie chcemy klasyfikować to do jednego wydarzenia. Kto poznaje jej życie, widzi, że można w niej odnaleźć i mamę, i babcię, i dziecko, które straciło rodziców. Także ją za patronkę może wybrać każdy. Każdy i sierota, i ten, który stracił kogoś z domowników, i ten, który pragnie uzdrowienia relacji małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich. Także myślę, że to ta prostota, ta pokora tej kobiety i ta miłość, którą obdarzała innych, bo przecież nawet uratowana Anna o niej nie mówiła inaczej jak mamo. Nie używała słowa teściowa, tylko mamusia. Dla niej była ona mamą, kochaną mamą, której fotografię z czcią, z szacunkiem i miłością całowała, wspominając właśnie to wydarzenie, to oddanie życia za nią i za nienarodzonego wnuka. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przybyli na doroczne diecezjalne uroczystości poświęcone błogosławionej Mariannie Biernackiej. Dziękuję księdzu biskupowi, dziękuję kapłanom, którzy przybyli na tę uroczystość. Dziękuję kołom gospodyń wiejskich, wszystkim teściowym, synowym, całym rodzinom, ale też chciałbym bardzo serdecznie podziękować marszałkowi województwa podlaskiego, całemu urzędowi marszałkowskiemu za wsparcie organizacji dorocznego odpustu. Bo dzięki temu wsparciu dzieci i młodzież mogą radośnie wspólnie z rodzicami przebywać w tym czasie nie tylko na odpuście, ale bawić się wspólnie, śpiewać wspólnie, być razem. Błogosławiona Marianna Biernacka, która dziś nas zgromadziła tu tak licznie w Lipsku, w sanktuarium naszej Matki Bożej Bazylianki, bez wątpienia nigdy nie zaparła się Chrystusa. Ci, którzy ją znali, zostawili o niej wspaniałe świadectwo. Była dobrą żoną i matką, babcią i wdową. Sąsiedzi mogli liczyć na jej dobrą radę i pomoc. Ten rys miłości bliźniego ujawnił się, zwłaszcza w trudnym czasie I wojny światowej, kiedy mieszkańcy Lipska zostali odcięci od swych gospodarstw i zamknięci w kościele.
Marianna jako jedna z nielicznych mogła opuszczać na dzień to specyficzne więzienie, by pójść do gospodarstwa, by nakarmić pozostawione bez opieki zwierzęta. Zawsze wieczorem wracała do swych bliskich i sąsiadów, przynosząc dwa wiadra zupy, którą dzieliła się z wygłodniałymi. Bóg zesłał na ziemię syna jednego, matko nieskalana, matko ukochana, panno nad panami, oryduj za nami. Matko stworzyciela, matko zbawiciela, panno nad panami, oryduj za nami. W Jordanie ochrzczony, objawiony w Kanie, o Królestwie Bożym święte nauczanie. Chwała Jego wielka nigdy nie przeminie. Zostawił nam siebie w chlebie oraz winie. Matko nieskalana, matko ukochana, panno nad panami, oręduj za nami. Matko stworzyciela, matko zbawiciela, panno nad panami, oręduj za nami. Jezu tak cierpiący, Jezu opuszczony, Jezu pełen bólu, Jezu poniżony, gdy za grzechy świata niebo umierało, serce Twojej matki pod krzyżem czuwało. Matko nieskalana, matko ukochana, panno nad panami, oręduj za nami. Matko stworzyciela, matko zbawiciela, panno nad panami, oręduj za nami. Wieczne alleluja, Jezu zmartwychwstały, do nieba wstępuje pełen boskiej chwały. Święty Duch prowadzi w prawdzie i miłości. Maryja upadła.